W tym nagraniu zajmiemy się nadawaniem nazw systematycznych przykładowym cząsteczkom alkoholi, możemy wyróżnić alkohole o różnej rzędowości. Jeśli atom węgla, przy którym znajduje się grupa hydroksylowa, jest połączony z jednym atomem węgla, to wtedy mamy do czynienia z alkoholem pierwszorzędowym. I analogicznie, jeśli jest ten atom węgla połączony z dwoma innymi atomami węgla, to alkohol jest drugorzędowy, a gdy strzema to trzeciorzędowe. Zastanówmy się, jak będzie się nazywał ten alkohol. Są tu trzy atomy węgla, są one połączone za pomocą wiązań pojedynczych. Do terminalnego atomu węgla przyłączona jest grupa hydroksylowa. Ten alkohol to propanol. A jak nazwalibyśmy tę cząsteczkę? Ponownie mamy tu trzy atomy węgla połączone za pomocą wiązań pojedynczych. Mamy również grupę hydroksylową. Z tą różnicą jednak, że tutaj grupa hydroksylowa znajduje się przy atomie węgla połączonym z dwoma innymi atomami węgla. Ten alkohol jest alkoholem drugorzędowym. Ten natomiast to alkohol pierwszorzędowy. Obie te cząsteczki to propanol. Tyle, że tutaj masz propan 1-ol, a tutaj propan 2-ol. Przejdźmy do kolejnego przykładu. To nieco bardziej skomplikowana cząsteczka. Najpierw wybieramy najdłuższy łańcuch, który zawiera w sobie grupę hydroksylową. Następnie musimy pamiętać o tym, aby grupa hydroksylowa znalazła się przy możliwie najniższym lokancie. Najdłuższy łańcuch jest zbudowany z siedmiu atomów węgla i od razu na pierwszy rzut oka widać, że numeracja atomów węgla należy rozpocząć od prawej strony. Grupa hydroksylowa jest przyłączona do drugiego atomu węgla. Dodatkowe podstawniki Mamy przy trzecim i piątym atomie węgla. Przy trzecim atomie węgla znajduje się grupa zbudowana z trzech atomów węgla. Jest to grupa propylowa. Natomiast przy piątym atomie węgla jest grupa metylowa i atom chloru. Trzonem nazwy cząsteczki jest heptan. Teraz dodajemy numer lokanta, przy którym mamy grupę hydroksylową 2 i piszemy końcówkę charakterystyczną dla nazw alkoholi następnie wymieniamy podstawniki w kolejności alfabetycznej nie zapominając o numerze lokanta będziemy mieć chloro metylo i na końcu propylo nazwa cząsteczki to 5 chloro 5 metylo 3 propylo heptan 2 ol przejdźmy do kolejnego przykładu tym razem mamy do czynienia z alkoholem zawierającym pierścień do pierścienia zbudowanego z sześciu atomów węgla są przyłączone dwie grupy hydroksylowe. W takim przypadku, kiedy mamy dwie grupy hydroksylowe, to nadawanie lokantów musimy rozpocząć od jednej z tych grup, a następnie numerację prowadzić tak, aby druga grupa hydroksylowa znalazła się możliwie przy najniższym atomie węgla. Jeśli zaczniemy liczyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, druga grupa hydroksylowa będzie przy drugim atomie węgla. Gdybyśmy zaczęli liczyć przeciwnie z ruchem wskazówek zegara, to grupa hydroksylowa znalazłaby się przy szóstym atomie węgla. Ten alkohol to cykloheksano 1,2-diol. Jeśli masz do czynienia z diolami, to pamiętaj o tym, aby w nazwie po dodać literę O. W przypadku związków cyklicznych z dwoma podstawnikami możemy zaznaczyć, z jakim typem izomeru geometrycznego mamy do czynienia. Załóżmy, że jedna z tych grup hydroksylowych jest skierowana w naszym kierunku, a druga w kierunku przeciwnym za płaszczyznę monitora. W takim przypadku mamy do czynienia z izomerem trans. Jeśli nie pamiętasz, jak określało się, czy dany związek to izomer cis czy trans, to proponuję obejrzeć filmy poświęcone temu zagadnieniu. Pełna nazwa cząsteczki z uwzględnieniem jej stereochemii, to transcykloheksano. 1,2-diol. Przyjrzyjmy się jeszcze takiemu przypadkowi. Tutaj grupa hydroksylowa przyłączona jest do pierścienia aromatycznego. Po pierwsze musimy zwrócić uwagę, że w tym przypadku grupa hydroksylowa nie jest przyłączona do atomu węgla o hybrydyzacji sp3. Dlatego też ten związek nie jest alkoholem. Atomy węgla w pierścieniu aromatycznym mają hybrydyzację sp2. W jednym z poprzednich nagrań wspominałam ci o enolu. Tam też mieliśmy hybrydyzację SP2, jednak enol był związkiem nietrwałym i przechodził w keton. Ten związek, który mamy tutaj jest trwały, jest to fenol.